Kurz po wyborach samorządowych już opadł i zdawać się może, że mieszkańcy poszczególnych gmin i miast wiedzą, kto będzie zarządzał ich małymi ojczyznami przez 5 najbliższych lat. Ale parlament niemal ćwierć wieku temu przyjął, a w 2023 roku poprawił ustawę, która otwiera obywatelom możliwość odwołania w trakcie kadencji wybranego na lat 5 wójta, burmistrza czy prezydenta. O ile do niedawna nie było to proste, to zmiana ustawy o referendum lokalnym znacząco uprościła proces pozbawienia mandatu wybranego włodarza. Zgodnie z obowiązującą dzisiaj ustawą, wniosek o referendum usuwający z urzędu pochodzącego z bezpośredniego wyboru włodarza może złożyć nie tylko Rada Gminy czy Rada Miejska, ale również obywatele danej miejscowości. Wystarczy, że 10% mieszkańców posiadających prawo do głosowania podpisze taki dokument. W przypadku Suwałk to zaledwie 5204 osoby, w przypadku Augustowa zaś mniej niż 2300 wyborców, a w Sejnach odrobinę ponad 400 mieszkańców. Zorganizowane referendum dotyczące odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będzie uznane za ważne, jeżeli weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 osób głosujących w wyborze odwoływanego organu. I to właśnie ten zapis zawarty w ustawie referendalnej w połączeniu z niską ostatnią frekwencją wyborczą bardzo szeroko otwiera drzwi do potencjalnego usunięcia władającego miastem czy gminą. Bo w przypadku Sejn warunek frekwencyjny wynosi niespełna 1200 osób biorących udział w ewentualnym referendum, w Augustowie zaledwie 5300 osób, a w Suwałkach, gdzie frekwencja była dramatycznie niska, do uzyskania ważności referendum wystarczyłoby mniej niż 10300 wizyt w lokalach referendalnych. Ostatnim warunkiem wymaganym do przedterminowego zwolnienia włodarza z pracy jest standardowa większość głosów, czyli połowa plus jeden. Ostatecznie więc w takich sejnach o zmianie burmistrza może zdecydować 600 mieszkańców, w Augustowie tylko 2648. W Suwałkach natomiast do usunięcia prezydenta potrzebne byłoby tylko 5135 głosów opowiadających się za jego odwołaniem. Gdy weźmiemy pod uwagę, że w Suwałkach elektorat przegranego kandydata był w ostatnich wyborach większy o 740 osób, to wniosek sam pcha się na usta. Zwycięstwo wyborcze jest, ale realnie prezydencki mandat do mocnych nie należy.